Historia wsi Podczerwone. Ród sołtysów klikuszowskich, zwany Miętusowiczami lub Czerwińskimi, należy do najstarszych rodów Podhala. Posiadał liczne odgałęzienia rodowe. Z tego rodu wywodzą się liczne nowotarskie rody wójtowskie. Sołtysi Miętuscy z Czarnego Nalajca i Cichego stanowią jedno z licznych odgałęzień rodu klikuszowskiego. Także sołtysi Pyzówki i Podczerwonego należą do tego rodu. Są to potomkowie Henryka, sołtysa Klikuszowej, któremu król Władysław Jagiełło nadał sołectwo we wsi Klikuszowa w 1389 roku. Andrzej Klikuszowski, potomek Henryka i brat rodzony Jakuba Pyzy, sołtysa pyzowskiego, posiadał nadanie od starosty nowotarskiego Jana Pieniążka, potwierdzone przez króla Stefana Batorego 31 marca 1579 roku. Jego brat, Mateusz Pyza, miał 5 synów: Piotr Czerwiński, Mikołaj Matusowicz, Jakub Pyza zwany Matusowicz, Jurek Pabiuch Matusowicz i Filip Pyzowski. Najstarszy z nich, Piotr Czerwiński zwany Kistkiem, został pierwszym sołtysem Podczerwonego, jak wspominają dokumenty archiwalne. Był też jednym z fundatorów kościoła w Czarnym Dunajcu, co zostało zapisane w aktach kościelnych pod datą 4 sierpnia 1606 roku. Oryginalna nazwa wsi brzmiała Czerwone, ale z czasem, jak wiele nazw w tych czasach, zmieniła się na Podczerwone. Trzeba pamiętać, że dzisiejsza miejscowość Koniówka też była częścią Podczerwonego i nosiła nazwę Brody. Najstarszy syn Piotra Kistka, Szymon Czerwiński, otrzymał przywilej na sołtystwo od Zofii z Bogusławic, wdowy po świętej pamięci Janie Pieniążku, staroście nowotarskim. Przywilej powyższy zatwierdził król Zygmunt III 4 lipca 1605 roku w Krakowie, utwierdzając w prawach do sołectwa synów zmarłego Szymona, Walentego i Władysława Czerwińskich. Kolejny syn, Piotr Jaroń, utrzymał dobra we wsi oraz polany w Tatrach, Jaroniec. Trzeci syn Walenty osiadł w Nowym Targu. Ponoć mieli jeszcze jednego brata Sebastiana, ale jego losy są nieznane. Jedyna córka, Zofia, wyszła za mąż za Piotra Kistka, alias Kostek, i to oni założyli słynny ród Gąsieniców. Mieli 5 synów: Piotr Gąsienica Walczak, Sebastian Gąsienica Sobiczek, Wojciech Gąsienica Kostek, Jan Gąsienica Janik, Jerzy Gąsienica Jurek oraz 3 córki: Elżbieta Gąsienica Kostek, Regina Gąsienica Kostek, Zofia Gąsienica Kostek. Walenty, syn Szymona, miał tylko jednego syna, Wojciecha, a ten z kolei miał tylko jedną córkę, Zofię. Zofia wyszła za mąż za Kazimierza Leje alias Szlachciak i otrzymała w posagu połowę sołectwa wraz z przynależnościami i halami do sołectwa należącymi: Biały Potok, Palenica, Kryta Dolna i Jaworzna. Mieli oni 3 synów: Kazimierz Lejczak, Mikołaj Leja, Józef Lejczak oraz 4 córki: Jadwiga Lejonka, Regina Lejonka, Agnieszka Lejonka i Zofia Lejonka. Po śmierci Zofii Kazimierz ożenił się po raz drugi z Konstancją i mieli 1 córkę, Annę. Z dawnych zapisów gruntowych i systemu podziału sołectwa pomiędzy wnukami testatora wynika, że syn Kazimierza imieniem Kazimierz pozostawił 5 synów, z których każdy założył swoją rodzinę. Zaś jego młodszy brat Mikołaj, poza testamentem, nigdzie nie był zapisany. Prawdopodobnie nie pozostawił męskiego potomstwa. Być może Jaroniowie i Majdowie mieli po nim cząstkę sołectwa w Podczerwonym. Trzeci jego syn, Józef Lejczak, pozostawił 4 synów. Spod numeru 1 wywodzą się Jasionki, spod numeru 3 Szymurdy, numer 5 Michalczaki, potem nazwani Michalcyki, numer 6 Maciuny, numer 7 Klubieńce, numer 10 Spirtki, później nazwani Śpyrtki, numer 11 Garaje oraz pod numeru 12 Jędrowski. Czytając testament Kazimierza widać, że po śmierci pierwszej żony Zofii
Doszło do wielu nieporozumień w rodzinie i żaden z nich, jego synów, nie przyszedł do domu ojca, kiedy ten pisał testament. Cytujemy część tego testamentu. Małżonce Konstacji, połowę sołectwa, które otrzymałem z pierwszą małżonką, oddaję wraz z córką z nią spłodzoną Anną, gdyż jej to zapisałem przy zaręczynach. Do tego sołectwa połowę hali, połowę hut, polany nazwaną Jaworzyny, polanę nazwaną Kalwaria przy wodzie Dunajca leżącą, ze wszystkimi pasmiskami naprzeciw płazów zawitowym leguje i połowę budynków, bydło, konie, woły. Synom zaś lubo niewdzięczni, żem ich do tego testamentu zapraszał i 3 razy sąsiadów po nich posłałem i nie chcieli na prośbę przyjść, nie pamiętając na ich upór albo głupi rozum. Połowę tegoż sołectwa z budynkami starymi wszystkim 3, Kazimierzowi, Mikołajowi i Józefowi oddaję. Lubo oni powiadają, że ich macierzyną była, jednak ja to wszystko własnymi pieniędzmi wykupiłem od wspólników moich, gdy pozostawione na nich było. Do tejże połówki dodaję im hale połowę, hut połowę, Jaworzyn połowę. Dla większej zgody Michałowi naznaczam szczurówkę, drugą połowę pod Jawory, Kazimierzowi baligówkę i bylinki aż do wody Dunajec, Józefowi Hawryłówkę. Moja żona Konstancja powinna wypłacić córki moje z synami moimi po połowie każdej 80 zł, to jest Reginie, Agnieszce i Zofii. Rodzina Lejów pilnie strzegła połowy sołectwa. Nie tylko Czerwińscy usiłowali ją odebrać, lecz także Biekiesowie, czyli Folfasowie. Dowodem na to może być sprawa przed Komisją Lustracyjną w 1711 roku, kiedy to prawnik Piotra Czerwińskiego, prawnuk Piotra Czerwińskiego Wawrzyniec ze swym synem Sebastianem Czerwińskim starali się odebrać prawa do sołectwa, przedstawiając przywilej króla Jana Kazimierza z dnia 20 grudnia 1660 roku, aprobowany przez późniejszych monarchów Michała Korybuta Wiśniewieckiego w dniu 25 kwietnia 1669 roku i Jana III Sobieskiego 3 marca 1676 roku, na mocy których Wawrzyniec Czerwiński był dziedzicem sołectwa w Podczerwonym. Z przywileju z roku 1669 wynika, że prawo do sołectwa także posiadał Kazimierz Leja. August, król August II Mocny przywilejem 30 września 1697 roku zatwierdził prawo do sołectwa Sebastianowi i Piotrowi Czerwińskim, jako też ich synom Wojciecha Czerwińskiego, Władysławowi, Szymonowi i Maciejowi Czerwińskim. Z kolei w dokumencie z 1793 roku, który dał do zaingrafowania akta sądowe nowotarskie Jan Leja, czytamy: między Gertrudą, niegdyś Wojciecha Czerwińskiego żoną, Zofią, tychże Czerwińskich spłodzoną córką, aktorami, a Wawrzyńcem, niegdyś Władysława Czerwińskiego synem, a stryjem pominionej Zofii, pozwanym o niesłuszne przez gwałt z połowice sołectwa, po zmarłym niegdyś pomienionym Gertrudy, małżonku przez nią przez lat 7 używanym. Sąd stron wysłuchawszy i z genealogii dobrze wyrozumiawszy niesłusznie z połowicy aktorki wyzuł i tedy tę połowicę ze wszystkimi przynależnościami oddaje pomienionej Gertrudzie i Zofii. Potomkowie Władysława stali się trzonem rodu sołeckiego Czerwińskich. Władysław miał 3 synów: Stanisława, Wawrzyńca i Wojciecha. Jako najstarszy syn Stanisław miał prawo do dziedziczenia sołectwa, jednak ustąpił na rzecz swojego młodszego brata Wawrzyńca, gdyż prawdopodobnie miał tylko jednego syna Andrzeja, który został kapłanem w 1666 roku. Prawnymi dziedzicami do połowy sołectwa w tym momencie stali się 2 synowie Wawrzyńca, Sebastian i Piotr Czerwińscy, jednak i oni ustąpili z praw do sołectwa, ponieważ nie mieli potomstwa. Wszelkie prawa przekazali swoim braciom stryjecznym, Wojciechowi, Szymonowi i Maciejowi.
już byli synami Wojciecha Czerwińskiego pod Czerwińskiego. Z rodu Czerwińskich wywodzi się także ród Jaroniak, potem zwany Jarończyk. Według genealogii krzeptowskich Jasinków, ród Jarończyków zapoczął urodzony w 1756 roku Łukasz Podczerwiński Jaroniak od nazwiska swojej matki. On ożenił się 3 razy, w 1785 roku z Agnieszką Mołda z Czarnego Dunajca, w 1790 roku z Anną Sęk, a następnie z Agnieszką Wróbel ze Starego Bystrego w 1795 roku. W pierwszym małżeństwie występował jako Jaroniak, a w trzecim Jarończyk. Z pierwszego małżeństwa miał syna Jana i córkę Annę, a z trzeciego małżeństwa jedynego syna Jakuba oraz dwie córki Rozalię i Katarzynę. Potomstwo to było zapisane pod numery domów 28 i numer 82. Syn Jan ożenił się z Anną Wilczek-Dulin z Witowa i to ona przyniosła do wsi ten przydomek, który jest używany po dzień dzisiejszy. Jan z Anną mieli dwóch synów, Jana, który ożenił się z Anną Zięba i pozostał na placach, oraz Macieja, który ożenił się z Anną Klimowską z Czarnego Dunajca i to oni zapoczątkowali ród Dulinów w tej miejscowości. Warto zaznaczyć, że z tego rodu wywodzą się zakonnik Maciej Jarończy, który przez lata pracował w Niemczech i Holandii wśród emigrantów udających się do Ameryki oraz porucznik Henryk Jarończyk, który został zamordowany w Katyniu. Analizując te dane, można powiedzieć, że historia Podczerwonego nie zaczęła się 4 lipca 1605 roku, tylko o wiele wcześniej. Podobnie jak Polska nie powstała w 966 roku, kiedy przyjęła chrześcijaństwo. Wiele lat wcześniej byli tam ludzie, którzy karczowali lasy, budowali domy i zakładali kolejne rodziny. W 1595 roku pod Czerwonym i w Ochołowie było razem 12 zagród z rolami. Spis rodzin z 1676 roku wykazywał 27 rodzin. Areał użytkowy w 1818 roku w Podczerwonym wynosił 1159 morgów, z czego 404 morgi należały do sołtysów czerwińskich i lejów oraz 20 wspólników. Reszta 755 morgów należała do zagrodników Kazimierza Iwana, Stanisława Biekiesza, Marcina Mrożka, Kazimierza Janczy, Michała Bęczarki, Kazimierza Piska, Jędrzeja Szwaca, Bartłomieja Marduły, Jędrzeja Glista, Szymona Habernego, Jana Matulki i Pawła Płazy. Według lustracji z 1805 roku Podczerwieńscy posiadali część sołectwa w Podczerwonym, a poszczególne części zapisane były następująco. Jan Podczerwiński z Podczerwonego z numeru domu 13 posiadał 1/5 sołectwa. Tyle samo dzierżyli Jan Podczerwiński z pod numeru 16, Maciej i Szymon Podczerwiński z numeru domu 80 oraz Jan Podczerwiński z pod numeru 81. Po 1/36 sołectwa posiadali Jakub Czerwiński z pod numeru 17, Ignacy Podczerwiński, gospodarz z pod numeru 14, Jędrzej Podczerwiński z pod numeru 15 oraz Jakub Podczerwiński z pod numeru 95. Reszta sołectwa należała do lejów, majdów i jaroniów. Kolonizacja Podhala przez cystersów rozpoczęła się prawdopodobnie około 1243 roku. Pierwsze osady były zakładane na prawie niemieckim. Pojęcie prawa niemieckiego oznaczało uprawnienia dla osadników na nowych i niezagospodarowanych terenach na tzw. surowym korzeniu. Zawierane z właścicielem ziemi umowy, zwane przywilejami lokacyjnymi, ustalały prawa i obowiązki kolonistów. Ziemia o określonym areale, którą mieli zagospodarować, trzepiąc las i osuszając bagna, stawała się ich dziedziczną własnością użytkową. Otrzymali wolność osobistą i prawo do samorządu, na którego czele stał sołtys, zazwyczaj założyciel wsi, który wraz z wybranym przez gromadę ławnikami sprawował sąd pierwszej instancji. Określone powinności jak opłaty pieniężne, czynsze, ewentualnie daniny na rzecz pana feudalnego nie mogły być przez niego samowolnie zmieniane.
Równocześnie pierwsi osadnicy byli zwalniani od wszelkich powinności na okres potrzebny do zagospodarowania, który przy osadnictwie na surowym korzeniu sięgał 20 lat tzw. wolnizny. Zazwyczaj koloniści otrzymywali po jednym łanie ziemi, a zasadźcy, czyli dziedziczni sołtysi, od kilku do kilkunastu łanów, które mogli wybrać z najlepszych gruntów. Jeden łan na Podhalu nazywał się włóka, inaczej większość, wielkość zaoranego pola, którą dało się włóczyć, czyli bronować, cały dzień. Równało się to 30 morgom, czyli 17 hektarom pola. Morgiem była przestrzeń ziemi, którą można było zaorać dwoma wołami w jeden dzień. Na jednym łanie rosło około 700 drzew i krzewów, które zaremnicy, później zagrodnicy, musieli wykarczyć, nie mogli tego wypalać. Następnie pozbierać i ułożyć kamienie na tzw. miedzę, zarównać i dopiero użytkować. We wsiach na lepszych gruntach stosowano gospodarkę trójpolową. Pierwszy rok przeznaczony był na zboże jare, drugi na oziminę, trzeci na rośliny okopowe, takie jak na przykład ziemniaki. Na gorszych gruntach dwupolową. W trakcie pierwszego roku ziemię przeznaczono pod uprawę, a w trakcie kolejnego pozostawiano ją odłogiem. Ponadto zasadźcy mieli prawo do posiadania karczmy i młyna, co łączyło się z monopolem propinacji i mlewa, prawo do produkcji i rozprowadzania alkoholi oraz mielenia zboża. Mogli zakładać stawy rybne, barcie w lasach, polować, łowić, a także osadzać na sołectwie własnych, poddanych chłopów i rzemieślników. Ich wynagrodzenie była szósta część czynszów płaconych dworowi przez gromadę i trzecia część kar zasądzona od chłopów. W pierwszej kolejności pod Czerwonym powstały trzy role. Od południa Biekiesówka, Mrożówka i Gontówka. Potem kolejno Bęcarkówka, Iwanówka, Piaskówka i Matułówka. W sumie było ich siedem. Jak już wspomniano, nazwa roli czy zagrody wywodziła się od nazwiska jej pierwszego osadnika. I tak Biekiesówka – Biekies, Mrożówka – Mrożek, Gontówka – Gontek, Bęcarkówka – Bękart, Iwanówka – Iwan, Piskówka – Piasek, a Matulówka – Matula. Przy siłku Koniówka były Bartkówka, Szewcówka, Habernówka, natomiast Mardłówka i Pyzówka były rolami polaniarskimi, które Podczerwone utraciło podczas rozbiorów. Mardłówka to dzisiejsze Polany przed Kirami, a Płazówka to Polany tuż za Witowem. Pierwsze drogi w Podczerwonym rozchodziły się promieniście od sołectwa. Jedna z dróg prowadziła do torfowiska, tzw. puścizny, gdyż torf był dla mieszkańców jednym z podstawowych surowców opałowych. Pozostałe drogi prowadziły do Bańkosiej ulicy. Pierwsza rozchodząca się przed Lejówką na Baniu Brzyzek i do Cikówki. Pewne zagmatwanie w rozjazdach spowodowała budowa kolei, która została oddana do użytku wiosną 1905 roku. Budowa torów nadzorowana była przez Augusta Gajewskiego, inżyniera pochodzącego z Bochni, założyciela Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu. Wiosną 1995 roku odjechał ostatni pociąg, a tory zostały rozebrane. Droga główna, która biegnie obecnie przez wieś, wówczas nie istniała. Tu był kamieniec. Powstała podczas zaborów zapanującego cesarza Austrii, stąd do dziś nazwana jest przez wielu mieszkańców Cysarka. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego mieszkańców Podczerwonego nazywa się Garaje. Wiadomo natomiast, skąd ten przydomek się znalazł we wsi. Kazimierz Leja, urodzony w 1711 roku pod numerem domu 11, ożenił się z Kunegundą Chochołowską, córką Jana Chochołowskiego, sołtysa z Chochołowa, zwanego Jasiurą, i powtórnie z wdową po Adamie Chochołowskim, Dorotą Garajką. Zarówno oni, jak i ich kolejne potomstwa mają przypisany ten przydomek. Historia parafii Matki Boskiej Bolesnej. Jędrzej Karcz, małorolny gazda, postanowił wybudować kaplicę pod Czerwonym. Nie pytając i nie radząc się nikogo, według własnego pomysłu, rozpoczął budowę kościoła.
Własnymi rękami kopał pod fundamenty, zwoził kamienie, a za skromne dochody najmował murarzy do wzniesienia Bogu świątyni. Był to człowiek zamknięty, wsobny i nie lubiąc się rozgadywać, uważany przez ogół za dziwaka i z nierealnymi zamiarami, które przechodzą granice jego możliwości i możliwości mieszkańców wioski. Dlatego sądzą, że jest to przedsięwzięcie, które nie można doprowadzić do końca, podczerwienianie nie pomagali w budowie kaplicy. Kiedy jednak niczym niezrażony wydał ostatnie korony austriackie na budowę, a kościółek powoli rósł w górę, ludzi ogarniał zapał, który w efekcie przyczynił się do pracy ogółu nad wykończeniem kaplicy. Jędrzej Karcz ciągle ostatnie pieniądze oddawał na Dom Boży. Pieniądze, które mu krewni słali z Ameryki, oddawał robotnikom. A kiedy i tego wszystkiego było mało, sprzedał własne polany na Białym Potoku, by tylko mieć czym spłacić majstrów. W tak skromnych warunkach prowadzona była budowa kaplicy od 1908 do 1912 roku, o czym świadczył umieszczony nad drzwiami napis. Plac pod budowę kaplicy ofiarował Józef Szaflarski wraz z bratem Andrzejem, pospolicie zwani Piętki. W roku 1914 postawiono rzeźbiany ołtarz wykonany przez Andrzeja Gracę z Zupsuchego, przy którym pierwszą mszę świętą odprawił ksiądz Pragłowski z Rzeszowa. 25 marca 1974 roku uzyskano zgodę wojewody krakowskiego na budowę nowej kaplicy. 21 września 1975 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego, następnie dekretem z dnia 14 listopada 1982 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski erygował parafię Matki Boskiej Bolesnej. Wnętrze kościoła projektował i wykonał inżynier Maciej Kałuczyński z Krakowa. 9 lipca 1995 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski uroczyście konsekrował nową świątynię. Do tej pory, to jest 2016 rok, pracowało tutaj 13 kapłanów, w tym 3 proboszczy. Ksiądz Franciszek Niewiedział, ksiądz Józef Bizoń oraz ksiądz Jan Kubiś. Warto dodać, że spod Czerwonego pochodził Wojciech Leja, czyli brat Witalis. Brat Witalis żył w latach 1870 do 1901. Był pierwszym, który dołączył w 1880 roku do świętego brata Alberta. Był 10. dzieckiem Andrzeja i Janny Bielańskich. Z Bielańskich. Kiedy miał 18 lat, udał się na piechotę do Krakowa. Prawdopodobnie w poszukiwaniu pracy. Kierowany przez kogoś do brata Alberta, został z nim dla utrzymania bezdomnych, tkał sukno, wyrabiał koce. Wkrótce dołączyli do niego Jasiek Masny z Podczerwonego i Maciek Fit z Czarnego Dunajca. Brat Witalii został mistrzem nowicjatu. W monastyrze na dzisiejszej Ukrainie nauczał wiejskie dzieci. W 1895 roku zapadł na gruźlicę. Przeżył w zgromadzeniu 12 lat. Jego postać jest bardzo często mylona z Maciejem Jarańczykiem z Czarnego Dunajca, który też był zakonnikiem, pracował i zmarł na Ukrainie. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1904 roku. Założycielami byli Jan Jarańczyk Jaroń oraz Andrzej Podczerwiński-Dzikus. Powodem powstania straży był wielki pożar wiosną tego roku, który strawił prawie całą Lejówkę. W 1994 roku zostaje wybudowany nowy budynek OSP. Pierwszym naczelnikiem OSP był Andrzej Podczerwiński-Dzikus w latach 1904-1914. Od 1914 do 1928 Jan Solarczyk-Buła. 1928 do 1957 Andrzej Leja-Kiecerz. Od 1957 roku do 1971 Józef Leja-Kiecerz. Od 1971 do 1976 Józef Rybiarczyk. A od 1976 do 2016 Józef Leja-Kiecerz. Obecnie jest jego syn Józef Leja-Kiecerz. Pierwszym prezesem zarządu OSP był Jan Jarończyk-Jaroń.
kolejnym Jan Możdżeń, następnie Józef Hajnus, Dziadzik, a od stycznia 1994 roku po dzień dzisiejszy Kazimierz Jarończyk i Żmigla. Kolejnym ważnym faktem, wydarzeniem we wsi była elektryfikacja wsi, która odbyła się w latach 1955-57. Jednak w czasie II wojny światowej ówczesny sołtys Józef Karcz wraz z kilkoma sąsiadami przywieźli z okolic Krakowa dwie prądnice, które zostały zainstalowane przy gąciarni Władysława Szuby nad Przykopą. W bardzo prymitywny sposób druty zostały doprowadzone do gospodarstw. Każdy dom mógł mieć dwie żarówki. Największy problem był zimą, kiedy Przykopa zamarzała i mieszkańcy musieli codziennie rozbijać pokrywę lodu, żeby utrzymać przepływ wody. Za korzystanie z prądu trzeba było płacić, ale koszt był bardzo mały. Ze światłem związana jest też tradycja poracek. Ponieważ nafta była bardzo droga i trudno ją było kupić, kobiety wieczorami się zbierały w jednym domu, żeby przy jednej lampie porać lub prząść wełnę. Oczywiście takie zbiorowisko przyciągało natychmiast chłopaków, którzy przychodzili z muzyką i tak te długie wieczory przy świecy spędzali nasi przodkowie. Kolejną ważną datą jest 1987 rok. Dzięki staraniom najpierw Jana Możdżenia, a następnie Zdzisława Duraja zostaje wybudowany nowy budynek szkolny. W 1989 roku została wybudowana przy tej szkole nowa hala sportowa. Kolejnym ważnym faktem w miejscowości Podczerwonej jest rok 1990, kiedy zostaje otwarty cmentarz parafialny. Historia Podczerwienianów za Wielką Wodą. Kółko Podczerwone w New Jersey było pierwszą organizacją założoną na ziemi Waszyngtona. Tworzyli ją wyłącznie górale pochodzący z Podczerwonego. Pierwszym prezesem był Tadeusz Karcz, który swoim zapałem potrafił przyciągnąć wielu podczerwienian, organizując imprezy i lekcje tańca dla młodzieży. Trzeba przy tym zaznaczyć, że koło nigdy nie było członkiem Związku Podhalan Północnej Ameryki, mimo że wyrażali taką chęć. W 1973 roku organizacja zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Podhalan, żeby przyciągnąć innych górali do swoich szeregów. Kolejnymi prezesami byli Stanisław Sobczak-Gąsienica, który występował wcześniej w zespole Śląsk, następnie Walenty Iglar z Friedmana, a od 1976 roku Stanisław Kowalczyk. W czasie gazdowania nowego prezesa przybywa wielu nowych członków. Zespół góralski wystawia jasełka. Występuje na wielu uroczystościach polonijnych. Zostaje zaproszony na spotkanie z prezydentem USA Ronaldem Reaganem oraz na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. W 1981 roku kółko zorganizowało bankiet na fundusz budowy domu pielgrzyma imieniem Jana Pawła II, z którego cały dochód został przeznaczony właśnie na ten cel. Po przeprowadzce prezesa Kowalczyka do innego stanu działalność koła powoli zaczyna upadać. Dzisiaj większość podczerwienian należy do koła numer 6 Kazimierza Przerwy Tetmajera i w dalszym ciągu jest aktywna w działalności tej organizacji. Józef Stówka Pałac jest kierownikiem zespołu góralskiego Mali Podhalanie, a jego małżonka Małgorzata Stópka z domu Szeliga pochodzi z Chochołowa i jest prezeską tej organizacji od 2011 roku. Koło po wielu latach turbulencji jest obecnie jedną z najaktywniejszych organizacji polonijnych w New Jersey. Związek Podhalan w Kanadzie założony został 8 września 1978 roku w domu Anny Leja Kubulkowa i Józefa Leja Śpyrtek z inicjatywy księdza Władysława Karciarza i poety podhalańskiego Władysława Walczaka. Pierwszym prezesem został Stanisław Szaflarski-Ziana, rodem z Podczerwonego. Wśród zebranych byli Rafacze, Lejowie, Ustupscy, Lepkowie, Latłowscy, Świderscy, Siuty, Parzygnatowie, Kaplowie, Szczypty, Karciarze, Szaflarscy, Ligasi, Ustupscy, Klimowscy, Topory, Majerczyki, Parogi, Cieślowie, Ganderzy, Walczaki, Mrowce, Podczerwieńscy, Szczechowicze, Korzeniowscy i Obrochty. Do chwili obecnej funkcję prezesów sprawowało czterech podczerwienian. Stanisław Szaflarski, Anna Leja, Józef Leja Śpyrtek oraz Anna Podczerwieńska Milone Branciosz. Od samego początku dużą wagę przykładano do podtrzymywania i przekazywania tradycji podhalańskich młodemu pokoleniu.
Do dnia dzisiejszego przy Związku Podhalan działają zespoły regionalne Harnasie i Mali Harnasie. Jednym z pierwszych kierowników była Anna Leja Kubulkowa, a następnie jej córka Barbara Bajger, która urodziła się w Kanadzie, co jest małym ewenementem. W 2013 roku na festiwalu Tatrzańska Jesień w Zakopanem zespół został wyróżniony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za podtrzymywanie tradycji podhalańskich poza granicami kraju. Do dnia dzisiejszego większość członków tych zespołów pochodzi z podczerwieńskich rodzin. Po tylu latach działalności można śmiało powiedzieć, że podczerwieniane są solą Związku Podhalan, rodziny brąciorzy, szpyrtków, kołpaków, paniów, basiów, bułów, wojciechów, królów, zianów i kubulków. Warto dodać, że Helena Bawiarz-Kubulkowa, wieloletni sekretarz generalny ZP, jest jednym z głównych organizatorów światowych zjazdów podczerwienian, a Marysia Załuski, królka, była jednym z inicjatorów tych zjazdów i to dzięki niej pierwszy zjazd w 2009 roku odbył się w Kanadzie. Koło numer 83 podczerwone w Chicago. Pomysł założenia koła przy ZPPA nie był tematem nowym i przez wiele lat podczas imprez towarzyskich i spotkań przewijał się bardzo często. Podczerwieniane mieszkający w Chicago rozmawiali o potrzebie zrzeszenia, ale brakowało osoby lub grupy osób, którzy by ten ciężar zorganizowania się wzięli na siebie. Taką osobą okazał się dopiero Bolesław Jarańczyk-Żmila, do którego 20 sierpnia 2006 roku przybyli z prośbą o zorganizowanie nowego koła Tadeusz Krzysiak-Karnaś, Józef Kania-Ciniosz, Józef Leja-Marcela i Kazimierz Leja-Klubieniec. Na spotkaniu określono pierwsze kontury przyszłej organizacji i ustalono termin kolejnego zebrania w większym gronie zainteresowanych ludzi. Drugie spotkanie odbyło się 27 września 2006 roku w domu Tadeusza Krzysiaka, na które przybyli Bolesław Jarańczyk, Jan Tatar, Krzysztof Kula, Józef Leja-Polwodzionek, Anna Kwak-Rybiarczyk, Andrzej Szwab-Bracha z żoną Zosią z domu Dziadzik, Józef Kula, Bogdan Leja-Klubieniec i Stanisław Krzysiak-Garnaś. Pierwsze zebranie wyborcze pod przewodnictwem Józefa Bafi, prezesa koła Białka Tatrzańska, odbyło się w domu Podhalan 26 listopada 2006 roku. Pierwszym prezesem został wybrany Bolesław Jarańczyk-Żmila, kapelanem Robert Stublik-Basia, wiceprezeską Katarzyna Chlebek-Strąckowa, a wiceprezesem Jan Tatar. Na początku chęć przynależności do koła wyraziły 84 osoby. Pełna lista zarządów i członków założycieli znajduje się w księdze pamiątkowej koła. Od pierwszych dni nowe koło wykazało się niezwykłą ambicją i aktywnością. Dorocznie organizowane są różnego rodzaju imprezy dochodowe i charytatywne. W 2007 roku członkowie koła ufundowali sztandar. W 2009 roku powstał zespół góralski podczerwieniany. Większość dzieci jest z rodzin podczerwienian. Od początku działalności koło organizuje wycieczki po różnych krańcach Ameryki i nie tylko. Największym wydarzeniem tej działalności są światowe zjazdy podczerwienianów. Do tej pory odbyły się 3 takie zjazdy. W 2009 roku w Kanadzie, w 2011 w Jersey, Pensylwanii oraz w 2013 w Chicago. Ponadto odbyły się 2 mini zjazdy w 2012 roku. Ksiądz Jan Mikrut, który pochodzi z Podczerwonego i jest profesorem na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, zorganizował spotkanie, wycieczkę dla kilkudziesięciu podczerwienian z Kanady, Stanów Zjednoczonych i rodzinnej wioski Podczerwone. Kolejne takie spotkanie odbyło się w 2015 roku na Florydzie. Powyższy zarys historyczny przygotowany został przez Bolesława i Kazimierza Jarańczyka-Żmila. Materiały do opisu pochodzą z genealogii rodów sołeckich i genealogii rodu gąsieniców opracowanych przez Marię Józefa Krzeptowskiej-Jasinek. Z opracowania Czarny Dunajec i okolice, wydanego przez gminę Czarny Dunajec, opracowanego przez Feliksa Iryka oraz innych opracowań i materiałów z internetu. Ponadto dokumentacji IPN, wiele opisów pochodzi z przekazań ustnych od mieszkańców Podczerwonego oraz ksiąg parafialnych, które udostępnił nam ksiądz proboszcz Jan Kubiś. Specjalne podziękowanie kierujemy
do Bogdana Ziemby, który pochodzi z Koniówki, a obecnie mieszka w Austrii. Jest on zamiłowanym historykiem i wiele jego uwag pomogło nam w opracowaniu tego opisu. Dziękuję Wam. Życzę wszystkiego dobrego na wiele, wiele dalszych lat. Historia zabójstwa Wiktorii Żeglen i Tomasza Harbuta. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie dokumentacji z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, numer akt S24/01/ZN. Opracowanie to zostało sporządzone, żeby oddać zamordowane należyty hołd. Zginęli oni w obronie polskości i Polski. Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku niemieckie siły zbrojne uderzyły na słabo obstawione punkty graniczne w Tatrach. Około godziny 10 po zaciętej strzelaninie oddziały polskie wycofały się w stronę Nowego Targu. Około 2 po południu wjechały do Zakopanego pierwsze oddziały niemieckie, a wieczorem wkroczyły oddziały słowackie. Wkrótce też Niemcy ujawnili swój plan rozbicia jedności narodu polskiego i oderwania od niego górali. Niemcy zaczęli wmawiać ludności góralskiej, że jest pochodzenia niemieckiego. Celował w tej akcji Henryk Szatkowski, który pozyskał do Goralenfolku Wacława Krzeptowskiego. Krzeptowski mianowany na wodza górali wraz z dygnitarzami hitlerowskimi 7 listopada 1939 roku złożył hołd gubernatorowi Hansowi Frankowi w imieniu całej ludności góralskiej. Wywołało to falę protestów w zdecydowanej większości Podhalan. W dniu 29 listopada 1939 roku na zebraniu górali Związku Górali został przyjęty memoriał, w którym oficjalnie została podkreślona odrębność narodowości góralskiej Goralenfolk. Wówczas działacze ludowi na Podhalu, w tym Augustyn Suski, utworzyli Konfederację Tatrzańską, której chodziło o to, by hitlerowcy nie zdołali dokonać rozłamu w narodzie. Czynny udział w tej walce brały oddziały BH i AK. W walce z Goralenfolkiem zasłużyli się głównie partyzanci z grupy Szaroty, Bolesława Duszy z Odrowąża, który likwidował agentów Krzeptowskiego na Podhalu. Jednym z członków Szaroty był Tomasz Harbut, pseudonim Płot, z Koniówki, który wszedł do pierwszej piątki dywersyjnej oddziału. Już w pierwszych dniach opuścił żonę, córkę Antoninę i syna Jana, żeby nie ściągnąć niebezpieczeństwa na nich. Korzystał też niejednokrotnie z pomocy zamieszkującej pod Czerwonym Wiktorii Żeglen, pseudonim Zośka, a później Smrek, która udzielając partyzantom pomocy aprowizacyjnej i schronienia czynnie działała w AK. Redagowała pisma i przenosiła pocztę, wykorzystując w tym celu nieświadome do tego faktu dzieci. Rodzina Wiktorii i Wojciecha Żeglen w momencie wybuchu wojny składała się z 5 osób. Oprócz rodziców należały dzieci: starsza Maria, urodzona w 1931 roku, następnie Stanisław, urodzony w 1934 i Jan, urodzony w 1936. W tym czasie wójtem Podczerwonego był Józef Karć, przydomek Kiźmik. Według relacji mieszkańców Józef Karć współpracował z Niemcami. Angażował się we wszystkie akcje prowadzone przez Niemców na terenie tej miejscowości. Z uwagi na identyfikowanie się z polityką okupanta określany był mianem hitlerowca. Ponadto był zaangażowany w wysyłanie mieszkańców Podczerwonego na roboty do Niemiec. W dniu 27 kwietnia 1943 roku Tomasz Harbut przybył do domu Żegleniów i tam spędził całą noc w stodole. Celem jego wizyty było odebranie listy członków komitetów góralskich na tych terenach, które miał dostarczyć Józef Karcz, lecz tego nie zrobił. Na podstawie zeznań Marii Nowaczyk, córki Wiktorii Żegleń, w tym czasie w domu przebywała sąsiadka Karolina Marduła, której rolę oceniła znacznie później, łącząc wszystkie fakty i poszlaki jako tej, która informację o pobycie w ich domu Tomasza Harbuta przekazała Józefowi Karczowi, a ten z kolei gestapo Fochowi. Wczesnym rankiem 28 listopada 1943 roku rodzina została zbudzona strzałami. Stodołę otoczyli niemieccy żandarmi Anton Akulary, potocznie nazywany we wsi Harkulery, i Bruno Holler wraz z policjantami Dudek i Dopierała lub Napierała. Po zabiciu Tomasza Harbuta Niemcy weszli do domu w poszukaniu Wiktorii, która widząc co się dzieje ukryła się za piecem, gdzie kucała za lnianą słomą.
była niewidoczna, także Niemcy, którzy weszli do mieszkania, nie znaleźli jej. Uczynił to natomiast wójt Józef Karcz, który wraz z policjantem Dudkiem wszedł do mieszkania i wyciągnął ją za pieca, oddając w ręce Niemców. Następnie Wiktoria Żegleń została wyprowadzona na podwórku, gdzie zamordowano ją strzałem w głowę, a jej ciało upadło obok zwłok zastrzelonego Tomasza Harbuta. Według świadków egzekucji dokonał Anton Akulary Herkulery. Niemcy dalej prowadzili dokładne przeszukiwania stodoły, spodziewając się tam ujawnić kolejnych partyzantów. Jednakże nikogo tam nie było. Ciała zostały na polecenie wójta przewiezione i bez trumny zakopane na kamieńcu koło przykopy. Po zakończeniu wojny ich ciała zostały przewiezione na cmentarz w Czarnolajcu i do dzisiaj tam spoczywają. Po zamordowaniu Wiktorii jej mąż, Wojciech Żegleń, został wyprowadzony, kazali mu klęknąć i dotkliwie pobili kolbami pistoletu. Po tym pobiciu nie był w stanie chodzić i zmarł 4 kwietnia 1944 roku. Dzieci zostały zabrane do ciotki w Czarnym Dunajcu. W dniu 10 marca 2004 roku Izabela Niezgoda, prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, umorzyła dalsze śledztwa w sprawie zabójstwa w dniu 28 listopada 1943 roku Wiktorii Żegreń i Tomasza Harbuta i udziału obywateli polskich na rękę władzy państwa niemieckiego w tym czasie oraz spowodowania w tym samym czasie i miejscu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u Wojciecha Żeglenia. Jak stwierdziła prokurator, że mimo różnic i nieścisłości lub uzupełnianych własnymi przemyśleniami oraz informacjami zasłyszanymi od innych osób, zeznania pokrzywdzonych uznać trzeba za pełnoprawny materiał dowodowy. Pozwala on bez wątpliwości stwierdzić, i w tym zakresie zeznania świadków są zbieżne, że do śmierci Wiktorii Żegleń przyczyniła się postawa i nadgorliwość Józefa Karcza, który z własnej woli i nieprzymuszany przez Niemców ujawnił miejsce ukrywania się pokrzywdzonej i wydał ją w ich ręce, w następstwie czego zginęła zamordowana. Takie zachowanie zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, wyrok z dnia 25 maja 1949 roku, musi być uznane za wyczerpujące znamiona zbrodni z artykułu 1 punkt numer 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że ustawodawca celowo w ten sposób ujął istotę zbrodni z artykułu 1 punkt 1 dekretu w przeciwieństwie do prostego sformułowania kto zabija człowieka, aby podkreślić, że pod ten przepis podpada nie tylko sprawstwo polegające na fizycznym uśmierceniu, ale także wszelkie możliwe podżeganie i pomocnictwo do zabójstw. Obejmuje wszystko to, co według zamiaru sprawcy ma przyczynić się do jakikolwiek sposób do pozbawienia życia. Bez wątpienia działanie Józefa Karcza przybrało formę karalnego pełnomocnictwa do zbrodni zabójstwa przewidywanej w omawianym przepisie i uzasadnia przypisanie mu w tym zakresie popełnienia czynu z artykułu 1 punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku. Wobec ustalenia wszakże, iż Józef Karcz w dniu 5 września 1985 roku zmarł, jego pociągnięcie do odpowiedzialności jest niemożliwe. Z tego też punktu jego postępowanie umorzono. Odnośnie udziału w zdarzeniu Karoliny Marduły stwierdzić należy, że śledztwo nie dostarczyło bezpośrednich i jednoznacznych dowodów na to, że świadomie udzieliła pomocy w ujawnieniu miejsca pobytu Wiktorii Żegleń i Tomasza Harbuta, a przez to przyczyniła się do ich śmierci. Ustalenie w tym zakresie opierają się praktycznie na skojarzeniach i przemyśleniach pokrzywdzonych, których nie można w sposób niebudzący wątpliwości zweryfikować. Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności sprawców zabójstwa Wiktorii Żegleń i Tomasza Harbuta na podstawie zapisów w repertorium byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Krakowie oraz w akt oznaczonych DS, symbolem DS 6/70
i S9/76 stwierdzono, że prowadzone były wszczęte w dniu 9 maja 1970 roku i 1 lipca 1976 roku postępowania w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1939-45 na terenie Podhala przez funkcjonariuszy gestapo w Zakopanem i innych formacji działających w tym czasie okupacji na tym terenie. Śledztwo S6/70 obejmuje swoim zakresem zbrodnie funkcjonariuszy wymienionych wyżej jednostek policji w Zakopanem i jednostek jej podległych, w tym w Fochowie. Jeden z jego wątków dotyczył działalności jednostek gestapo i innych formacji na terenie byłej gminy Chochołów i obejmował swoim zakresem również Podczerwone i zbrodnie popełnione w dniu 28 listopada 1944 roku na Wiktorii Żegleń i Tomaszu Harbucie. Wątek prowadzony był odrębnie pod sygnaturą S9/76. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się następnie postanowieniem z dnia 20 listopada 1978 roku o częściowym zawieszeniu i umorzeniu śledztwa, przy czym wątek dotyczący zamordowania Wiktorii Żegleń i Tomasza Harbuta przez żandarmów niemieckich Antona Akularego i Brunona Hollera został przekazany do Die Zentrale Stelle der Landesjustizen Verwaltungen w Ludwigsburgu z wnioskiem o wszczęcie przez te organy ścigania Republiki Federalnej Niemiec postępowań karnych przeciwko wymienionym funkcjonariuszom. Wnioski te zostały uwzględnione i na ich podstawie wszczęte zostało postępowanie karne przeciwko Antonowi Arkularemu i Brunowi Hollerowi. Podstawą do objęcia ich zarzutem popełnienia tych zbrodni były zeznania świadków z wyłączeniem rodziny Żegleniów oraz zeznania Józefa Karcza, a nadto wnioski odznaczeniowe dla tychże funkcjonariuszy. Zbrodnie na Tomaszu Harbucie i Wiktorii Żegleń zostaje bowiem uznane przez hitlerowców za wyczyn bohaterski tych żandarmów, w następstwie czego der Schutzpolizei und Kommander des Schutzgebiet w Krakowie w dniu 22 stycznia 1944 roku sporządził wniosek o odznaczenie obu wyżej wymienionych żandarmów, powołując się m.in. na te ich czyny. W toku obecnie prowadzonego śledztwa wystąpiono do Centrale Stale Ludwigsburgu celem ustalenia wyników przekazanego ścigania. W efekcie uzyskano odpis decyzji merytorycznej prokuratury przy Sądzie Krajowym w Würzburgu w sprawie 131 JS 3487/81 dotyczącej zamordowania przynajmniej 786 Polaków i Żydów od września 1939 roku do stycznia 1945 roku w starostwach powiatowych Nowy Targ i Nowy Sącz dystryktu Kraków. W punkcie 87 przez tom 4 S 1060 akt prokuratury w Würzburgu tej decyzji opisano dokładnie zabójstwa Wiktorii Żegleń i Tomasza Harbuta w dniu 28 listopada 1943 roku pod Czerwonem. Tych podejrzanych postępowanie zostało umorzone, a podstawą tej decyzji było nieustalenie miejsc ich pobytu. Takie zakończenie sprawy z uwagi na tryb przekazania ścigana nie jest wiążący dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i przedmiotowa decyzja może stanowić jedynie dokument w śledztwie S9/76. Zawieszenie postępowania nie jest zatem decyzją merytorycznie kończącą. Z uwagi na wcześniejsze wszczęcie postępowania w sprawie S9/76, sytuacja ta stwarza w odniesieniu do śledztwa S24/01/ZN Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie stan określony w procesie karnym terminem lis pendens, powodujący negatywną przesłankę procesową określoną w artykule 17 paragraf 1 punkt 7, zgodnie z którą nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się. W tej sytuacji wobec faktu, iż postępowanie karne o ten sam czyn zostało wcześniej wszczęte przez byłą Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Krakowie i nie zostało dotychczas zakończone, śledztwo niniejsze w tym zakresie należało umorzyć z przyczyn wskazanych powyżej.
To jest koniec cytatu z tej sprawy w sądzie. Chcielibyśmy tą historią oddać cześć ich pamięci. Dzień dobry. Dziś będę rozmawiał z najstarszym członkiem koła Poczerwone, panem Stanisławem Majkrzokiem. Rozmowa ta jest nagrana z okazji dziesiątej rocznicy powstania naszej organizacji koła numer 83 Poczerwone tu w Chicago. Panie Stanisławie, rocznik 1925. Tak mi się tak patrzę na was i mi się zdaje, że w tych czasach, jak Bóg ludzi lepił, to była lepsza, o wiele lepsza glina. No, była tająco i taką silną. Chcielibyśmy pozbacować troszeczkę czasy, no oczywiście te, które my no, znali jeszcze na świecie nie było. No i po prostu też pogadać na temat naszej organizacji. A urodziliście się, wychowaliście się w Poczerwonym, tak? Jak zbacujecie te początkowe wasze roki? Bo to no, było przedwojenne, nie? Moje roki to były bardzo, jak powiedzieć, biedne. Człowiek biednie żył, no bo to nie ino ja, bo to wszyscy tak byli. Chyba tacy zamożni, ale tych zamożnych dużo nie było, bo na przykład Ruzok miał dwóch synów, no to ci synowie byli zamożni, no bo on był i kierownik szkoły, no i był posłem, jest. Ruzok pochodził z Kościeliska ponad, tak? Z Kościeliska. No i jego żona też z Kościeliska. Ona była bardzo fajna kobieta, ale Ruzok to taki był więcej ordynarny. Wiem. A Kościół, bo to w tych czasach wiadomo, że no, na wsi i to do dzisiaj na wielu miejscowościach, na wsiach, życie całe skupia się wokół Kościoła. Kościół, ja tu w historii Poczerwonego wycytał, że już powstał troszeczkę wcześniej. Bacycie początkowe te roki Kościoła? No, tak, ale my mieli księdza. My jeździł do Dunajca, bo my należeli do parafii Dunajec. Dunajec. No to księdza jak wiesz, dzieci, bo miały raz tydzień naukę, wiesz, ten ksiądz tam to oddaje. No to trzeba było jechać po księdza i podwozić go. A w niedzielę jak odbywać, no to też, ale to nie w każdą, bo trzeba było iść do Dunajca, do Kościoła. My takie widzi słodzy nie było. No to szedł podczas lata do Dunajca, no to buty miał na ramię. Szło się na wysoka, na a dopiero wysoka, się buty do, przed Kościołem ubierało. Nie, ubierało się buty, no bo jakby nie było, bucie było bardzo drogie. A druga rzecz, ludzie nie mieli, ojcowie nie mieli pieniędzy, nie stać ich było. Nie tak jak dziś, tak młodzież nie żyła dawno, jak dzisiaj, co mają syćku, przebierają i rozmaicie. A tak było całkiem biednie. To... Szkoła ta Poczerwonym, tak jak my radzili już na ten temat, była ino jedna klasa ino no, była wtedy. Nie było, ino jedna była. Potem za komuny wybudowali drugą, co na tej stronie. Z drugiej strony drugi, Kale Kościół. No to tam taki wybudowali, na spodku była, jest taka hala. Co mieli na takie zebranie tam, na takie rozmaite, jak tam grali, albo co takie było, albo kino jak przyjeżdżali. A dalej no to była szkoła, a u góry no to nauczycielki tam se miały, więc pomieszczenie co tam siedziały. No tą szkołę troszkę pamiętam, bo ja do niej jeszcze chodził.
do tej za drogą, no to mniej trochę, bo tu jest chyba większe, te starsze klasy były. No ale ta szkoła do dziś tam stoi, no za to wygląda bardzo obskurnie. W ogóle ta historia tego terenu, rozmy radzili na ten temat, jest dość ciekawa, nie? Czy w ogóle ten teren był dawno? Który? Tu kamy szkoła właśnie, ta druga stoi. Tego to ja już dokładnie wiem tylu, bo tamten plac, co był, to mieli... Przed wojną? Przed wojną, no to przed wojną to tam był plac. Ja wiem jakieś, co tam mieli. Takie budownictwo było, jest takie jak sportowe, coś takiego. Ale to już było bardzo stare i to poburzyli. Mm-hmm. I to miał jakiś, to ja już nie wiem, czy to był Zicjak, ten cały plac, co był jego. To później on to sprzedawał i kupił Kaźnik, ten plac. I on, część tego, on... Ale to gmina gromada musiała drzewo dać, że mówię, za ten plac. O, za ten plac, gdzie ta szkoła stoi tutaj, tak? To było... No to ja już nie wiem, czy het było, więc... Czy no, ale to pewnie całe by było, ja tak myślę, co to miejsce było. No. Jak... Do szkoły przed wojną ponoć, że nie było obowiązku chodzenia, nie? No, nie było. No, nie było. Chciałeś chodzić, to chodzi, a nie to nie. Dziś by się dużo dzieci cieszyło. No, to byli tacy, co oni to lubili, wiesz? Bardzo lubili. No, bo to, wiesz, że każdy młody taki, co on se dawał, że się mu to przyda na starość. No. Ludzie nie dbali, no bo ktoś musiał krowy paść i gnój włożyć, nie? To no bardziej i... myśleli o gazdówce, a nie o nauce. Gęsi paść, zależy jakie roki miał i mniejszy był, no to gęsi poza, więcej krowy. No to, ale to choć kiedy ojcowie oni to jest, nie dbali o szkołę i no żeby... Gazdować. Żeby tego, co by... I no robić... Pomagali przy gazdówce? Na gazdówce. To takie, ale dużo rodziców było, co nie dbali. Ale byli, co oni coś inaczej myśleli i dzieci musiały iść do szkoły. To się zmieniło po II wojnie światowej, jak do ciebie, jak komuniści przyszli, to już zmusali. No, komuniści to już musiały iść do szkoły. To było bezwarunkowo. Nawet ci starsi, to były szkoły, co analfabeci byli, to oni musieli te schodzić do szkoły. Było dużo takich, co się nawet nie podpisał, bo krzyżyki robili. A kilo było roków do szkoły trzeba było chodzić, jak się chodziło? Siedem. Siedem roków? Siedem klas. Siedem klas było. To zależy, wiesz, jakieś... się uczył, czy tu przyjdzie, czy nie przyjdzie, to zależy, więc, ale to dużo zależało, jakieś miał jest poglądy z nauczycielem, no bo rozum na to był cały, tam nie zmieniali nauczycieli. Wielu tych nauczycieli wtedy we wsi było? No, dwóch minut było? Tak, oni z nich kurna Matelda, to ja on dziś w oczach widzę, tylko wysoko, cienko, na całą ubraną, ale ona ma bardzo zło. Miała sobie taką czcinkę, taktelą i jak coś tam tego, to już po łapie biła. No dziś byłam ze szkoły już. A jakbyś był coś więcej przez skrobą, to tu po nogach. Druga wojna światowa to taki naprawdę trudny okres, no w całym, wiadomo, w zasadzie no, na całym świecie to był taki okres. Myście już młode wtedy byli, wiem, żeście się musieli ukrywać, nie? W tym no czasie. Ja miałem 14 roków, jak wojna była. To pamiętam dokładnie o godzinie 13.
trzeci nad ranem. Co było, to ja wtedy służę u synka w Kuriowce. My spali na sobie. Jest, no jak to Albi spał, taki fajka, pałek. No to my spali i zaczęło, więc tu jasno było, a tu okropny grzmot. Więc zagrzmiało tak raz, drugi raz. No i co się tu robi? Tu słonko ładnie świetnego, a tu grzmot. No i znowu, na ostatku ja szlos na dół, na oborę. No i patrzę, a tam już jest w głodówce i z łogi, no bo dym taki duży był. No i tego i... No i my se potem gadamy, o to na pewno wojna. No i no bo wtedy coś tam wiedział. Gazet nie było, radio nie było, niczego kompletnie nie było. Nic też nie wiedział, co się we świecie robi. No bo tak, gazeta była dość drogo, a po drugie trzeba było do Donajca iść. I no kto tam pójdzie nie za gazetą. No i to takie. U Rozie była Żydówka Rozia. No tu ona miała to radijko, jest na baterie, no bo elektryki nie było. Na baterie, no to ci chłopi tam chodzili i oni słuchali i oni wiedzieli, no bo tam piwo jest wypili to, i oni na tym radiu co trochę wysłuchali. Co się na świecie dzieje? No ale wtedy jak się to skończyło, no to ja już wziął i poleciał prędko do domu. Już było się tak rozwinęło i poleciałem do domu i gadam, tato, co się, co to się robi? Wojna wybuchła, co, kam my pójdziemy, co będziemy robić? Gadam, nika nie pójdziemy, wojna, gada Niemcy już wleźli i zaraz tu pójdą. Tu już niedługo przyjdą i wada, siedzimy tu spokojnie. Nie można nic gada, co my kanek gada pójdzie, nie kanek. No i tak my stali, no może koło godziny tak, łąsyczko te rzeczy to powynosili, ta maszynę dostał takie. Ubrania, co tam mieli, tam nie było dużo, ale co było, do piwnicy. Pochować. Piwnice mieli tu, te, dalej za sobą, tu przy stacji. No i tam koło te piwnice stali, patrzymy, jedzie cuk. Jest, ale nie jechał drugą, no jechał tu po Wodrzyski. Tu i jest tego, no i ja mu gadam, że jedzie i pójdźmy z gadałbym, sobie się, no, gadam. My tu musimy stać, bo oni nas tu zwidzą. To jakby my poszli, to coś nie wiadomo, co oni mogą zrobić. No to my siedzieli, wesel dojechał tak kawałek kulą, no i wychodzi taki Niemiec na czarno ubrany, przychodzi ku nam, ale co by wiesz, tak tego robi, to zasalutował, wiesz, ojcu. I on gada do ojca po niemiecku. No a ojciec mu odpowiada też po niemiecku. No bo służył we wojsku austriackim. Służył w wojsku. No tu on wiedział, więc nie gadał płynnie, ale... Mówi się dogadać. No i tego Niemca tak się z tego robię. I to i wtedy mnie poczęstował.
takie suchary dał, a ojcu zaś papierosy poczęstował i zaczął tak uprzejmie gadać, wiesz, jak oni gadali, jacy Niemcy i groźni, to taki on był bardzo uprzejmy. Tą historię z tym samolotem bacycie, co to spod, tam przy Koniówce w tych górach? Z tymi amerykańskimi pilotami? To już było chyba pod koniec wojny samej się to stało. Nie, ale mnie nie było wtedy w domu. Ja nic nie wiem o tym. Kompletnie. Bo ja byłem w Niemcach. Wiem. No bo to po ludzi wywozili nie na roboty. No to mnie... Ja go do Junoków uczył, bo mnie do Junoków wzięli. W Krakowie siedział na czerwonym promniku. To nas tam zawieźli do takiej, to był przedwojenny kościół żydowski. No to tak, tam nas zawieźli, kurwa, okna, dziury powybijane, więc zimna, skurwysyn, cydyk, w tej budzie tam, ale już łóżka były piętrowe, wszystko było. No i będziemy tu siedzieć. No ale to jest zima. Bez noc nie zaspałeś. No bo wziąłem ze sobą te jedne derkę. No bo tak było gadane, więc żeby se wziąć jaki koc do przykrycia. No też wziąłem se ten, ja wziąłem ten koc. A to co to? Co to taki koc jak zima taka jalancy kryst? Bo tej zrzucił, bo te nam dali drewnioki, co było zamiast podeszwy, to było drewno. Nie? No i trudno było, ja bym siedział tydzień czasu tam, przysłał sobotę. Przykryli, ludzie zginęli, zamordowani zostali. Jednym właśnie w podstawionym z tych przypadków była historia właśnie z tymi pośmikami. To właśnie... To ja już dokładnie wiem, z paśmikami, jak to Keźnika była robota. Jak Keźnik, to w ogóle się stało, że ten, bo to tam był zamieszany ten z Koniówki, ten Fajka, nie? To był Wikta, ona pochodziła z Dunajca od paśmików. Wiem. A był taki, on taki niezanadto był, jest Wojtek. I no ona posła za niego, no bo on był bogaty, dużo pojadł, wiesz, to. No i no to tak, wiesz, a ta Wikta, ona była urodna baba, wiesz, no to tam chłopi też, jest jak to. No tak. No i ten Tomek Fajka, on niby w partyzance był, bo on taki był, jest dość nawet taki, co z ludziami, taki sumienny człowiek, przystojny był, ładny, on z Koniówki pochodził. Oni tam na kamicu siedzieli w Koniówce. No i niby ze on się tam do tej Wikty, tam w sobie kafi spał. No i tego, no tam było się, też tak ukrywał, co by jego, wiesz, nie chcieli. Tego, bo oni wiedzieli o tym, Keźmik wiedział, a Keźmik z Niemcami bardzo dobrze żył. Jest i taki Jantek, co on był też w Koniówce sołtysy. On też się tego Fajki bardzo bał, bo Fajka on odgrazował, za on wyszczelał. No i bo tego, partyzanci mieli takie... I tak on był u tej Wikty, a Karola Mardułowa zaś bardzo trzymała z Keźmikiem. Wiem. I tak za się dowiedzieli, więc... Że on jest Fajka? Że
Karola się dowiedziała, że fajka jest w nimi. Wikty, no i Kaźnikowi powiedzieli. I to było godzina 8 rano, a ja się w tym czasie ukrywał. Ale wyszedł, bo ja miał pod forsztami tam dziurę i ja tam bez noc spał zawsze. I wtedy co wyszedł i patrzę oknem, idzie Kaźnik. No to ja się cofnął, ale go obserwuję, wiesz, kany, bo chodził te dzwoni do Kulwińca, bo tam ten Wojtek Kulwiniec też miał taką ściegą babę i ona też tak lubiła. Czy się on tam nie obróci, ale nie idzie dalej, idzie. W stronę Kakuniówki, Chochołowa? Całkiem serto. No bo wtedy tam tych aut to strasznie mało było, nie? Wtedy no, to było to inno brat, co miał ten dom, a tak to nie było. Nie było nic, puste. I stacja pewnie kolejowa była, nie? Co? Stacja kolejowa pewnie była. Nie, no i stacja kolejowa. No i także od nas było widno na most. Idę mu, nie już znamoście. O, to coś jest, będzie niedobrego. No to ja się zabrał i posadek na stację, bo my bardzo dobrze zeli, bo byli duraje. Była durajka, wiesz, matka tych chłopców, Józka, Edwarda i... No i zachodzę i gadał mi, wiecie, Durajko, że tu coś i będzie, bo ktoś mi chcet, gadał i poszedł do góry, gadał mi. Na pewno fachów na policję. Ej, gadał, góra gadał, a gdzie by tam? No ale gadał mi to niedziela, kas był on tak set. Gadał mi to na noga, kiedy on... Przecież mało co to go wozili. Ale gada to tamto. Upłynęło za chwilę, jedzie dwoje sonek. Gada, widzicie Durajko? No i patrzyliśmy z tą Durajką. Te sonki jechały prawie, a był, więc był. Te syny bez drogę, bo za Niemców brali tam siuter, wiesz? Tak, tak. I wozili, tam było wybudowane takie i to zidy wypychali, te wózki tam. I tam przyjechali i stanął jeden, bo to na sąkach była zima. No i wychodzi Kaźnik, to go widział dokładnie, a od Durajów tam było bardzo dobrze widno. No. No i my z Durajką patrzymy, obserwujemy. Kaźnik sedł na sąki pojechały, a Kaźnik za nimi sedł, wiesz? Za chwilę słyszę strzały. Co strzelali, wiesz, bo ci już do Tomka, bo jak gadali, to Wikta widziała, że przyjechali. Te jedne sąki pojechały tą drugą kamieniecą, na kamieniec, a drugie to bez, wiesz. I ci, co kamicą jechali, on go wzięli, jak Tomek wyleciał, on miał dwa pistolety. W obydwu rękach, ale nie strzelał widocznie, nie wiadomo, co było, co jego zastrzelił. No bo chęci wzięli od razu z karabinu. No i, ale Wiktor się schował za piec. Jak mieli piec i tam taka ławka i tam się jakoś wepchał.
No i sowarzy szukali tego, no nie mali ty. Ale kiedy mi wlos do izby, on ją znalazł. On wiedział, kwa je. No i wyciągnął ją. No i wtedy Niemiec pokazuje, kto on, ale ona nie wiedziała po niemiecku, bo to ja wiem, no on strzelił mi do głowy z tyłu. Spadła na niego, na tego Tomka. No i... ponoć za ich nie pochowali na cmentarzu, a no, na kamienicy właśnie. Ja jak po tych strzałach były, Władek syn też obserwował, ja jest tak, że przyleciał ku Władkowi, z Władkiem my gadali z synkiem. I to, że kogo tam, bo my nic nie wiedzieli. No. Bo te sanki już się wróciły. Już pojechali, to my się cofli, co by nas nie widzieli. I oni odjechali, no to my potem ziemi poszli. No to ja widział i syn Władek widział, jak oni leżeli zaraz koło domu, bo nawet proponowali, żeby ich pochować zaraz pod progiem, jak się do domu wchodzi. Ale oni tam się sprzeciwiali, bo tam się więcej nie zbierało ludzi. No i tak, no to wziął Garaj Stasek. Nie, bo wykopał podobną kozeli i koło przykopy zaraz. Jako soła woda na trot, to zaraz koty w tym. Tam ale takie płytkie, to my widzieli, jak kładli, więc to pierwsze Tomka Wozylia, Wiktor Nawierk na nim. No i przykryli trochę. I to po wojnie ich wyciągali, potem na cmentarz do pierwowalicy? Ja nie, bo mnie nie było wtedy, bo ja dopiero rok. Jak się wojna, to się wrócili? To się wróci. To ja nie wiem. No gadali, że też Garaj Stasek, że on to robił, co i gwełni do trumny i przewieźli na smutek. Mnie się strasznie podoba.